Kochani, witam Was już w siódmym vlogmasie i jestem jeszcze bez makijażu, bo tak naprawdę niedawno wstałam i kiepsko się czuję, także jeszcze się nie ogarnęłam, ale za chwilę to zrobię i stwierdziłam, że otworzymy kalendarz adwentowy. Także otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Uwaga, uwaga. A w środku, tak jak wczoraj zgadłam, jest kubeczek. Już Wam pokazuję z bliska. W ogóle zobaczcie, w jakim on ślicznym pudełeczku jest. Także już go wyjmuję. I wygląda on w ten sposób. Jest naprawdę piękny. I w środku karteczka, także już czytam. A w środku napis, chyba będziesz potrzebować nowej szafki na kubki. O tak, zgadza się. A ja tymczasem idę się ogarniać i wrócę do Was później. Dzisiaj mamy w planach zrobić pizzę, a wieczorem, no tak koło godziny 19, mamy właśnie kolację menedżerską, ale nie wiem, czy na nią pójdę, bo naprawdę kiepsko się zaczynam czuć. Standardowo ciasteczko dla Lilki. Przyszłam się tak szybko troszeczkę pomalować, bo jeśli się lepiej poczuję, to pójdę na tą kolację i będę musiała robić to od nowa. I stwierdziłam, że pokażę Wam mój podkład, bo często zadajecie pytania, czego używam, także to jest L'Oreal True Match. Odcienie chyba jest jedynka numerek, z tego co pamiętam. Tak. Okej, nałożyłam tylko tak naprawdę podkład i pomalowałam rzęsy i idę robić pizzę, także zabieram Was ze sobą. Okej, Wiktoria śpi, ja właśnie się umyłam, wysuszyłam włosy, jeszcze będę musiała je wyprostować, bo stwierdziłam, że jednak idę na tą kolację, chociaż na godzinkę i zmyłam makijaż, także od nowa będę musiała go zrobić, ale mam jeszcze czas, bo kolacja jest na 18 albo na 19, także będę się zbierała troszeczkę później, a teraz będę oglądała vlog masy. Okej, i zapomniałam Wam pokazać prezentu numer 8. I ja zgaduję, że to będzie jakaś gorąca czekolada, bo słuchajcie. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale tam się coś przesypuje. Także obstawiam gorącą czekoladę. Przyjechał właśnie Daniel z pracy i słuchajcie, znowu przywiózł prezent dla Wiktorii, tym razem od Wiktorii siostry, mamy chrzestnej. Także już Wam pokazuję, co jest w środku. A w środeczku była taka piękna sukieneczka. Będzie miała ją już na święta. I myślę, że na jutrzejszą sesję. Z tyłu jest zapinana na guziczki i jest naprawdę przepiękna. I od razu jak pojechał po prezent dla Wiktorii, bo niestety Ola jest chora i nie mogła sama go wręczyć, to pojechał do koleżanki mojej po sukienkę, którą od niej kupiłam. Jest to taka zwykła, czerwona, prościutka sukieneczka. Będzie mi potrzebna do jutrzejszej sesji. Także taka zwykła tutaj z ćwiekami. Bardzo ładna. A ja, jak widzicie, dalej nie pomalowana. Za chwilę jedziemy do naszego mieszkanka po płaszczyk dla mnie i buty. Do sklepu wracamy i wtedy się pomaluję i ubiorę. Także pokażę Wam się później. Przyjechaliśmy od nas, przywieźliśmy sobie rzeczy i powiem Wam, że ja jednak stwierdziłam, że nie idę na tą kolację. Wolę jeszcze dzisiaj przeleżeć w łóżku i jutro już się dobrze czuć, także zostaję, a tymczasem żegnam się z Wami. Do jutra. Pa, pa!